Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, łączymy się z Wami o poranku i udaję, że mam mnóstwo energii, bo za chwilę wyjeżdżamy do Warszawy. Wybieramy się do Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok, gdzie będę miała badanie pod kątem doboru ortosoczewek. I może się okazać, że już niedługo nie będę potrzebować ani okularów, ani soczewek dodatkowych w ciągu dnia. A do tej pory jako krótkowidz używałam zamiennie obu tych opcji korekcji wzroku. A dziś zacznę testować, jeżeli moja wada wzroku na to pozwoli. Komary się obudziły. Ja się jeszcze nie rozbudziłam nawet. Jeszcze trzecią metodę korekcji wzroku, nocną, czyli właśnie ortosoczewki, które zakłada się przed pójściem spać, rano je się od razu zdejmuje, no i one sobie w nocy tak działają. Nie wiem, to jest czysta magia chyba. Ja spróbuję to jakoś racjonalnie wyjaśnić, wypytać podczas wizyty o wszystko, ale ja myślę, że tam coś z magii musi być, że tych okularów czy soczewek dodatkowo w ciągu dnia nie będę potrzebować. I bardzo bym chciała przetestować jako aktywna osoba rzeczywiście te soczewki i szczególnie mi zależy na tym, żeby pracować na basenie bez zmartwienia takiego, czy mi soczewka nie wypadnie do wody, czy za długo nie mam jej na oku, bo w ogóle się nie powinno podczas pływania zakładać soczewek, ale takie okularki i dopływania korekcyjne to też nie jest super rozwiązanie, więc dla osób aktywnych ortosoczewki wydają się być super opcją i też dla dzieci i młodzieży, którym wada jeszcze się często cały czas pogłębia. U mnie też tak było, że wada z wiekiem leciała, no a już ten wiek jeszcze tak mam wrażenie, że... Ten wiek to... O, przemówił Rafał, już się obudził. Także już chciałabym to zahamować, chociaż już w miarę jest okej. Tak, już tutaj się zagalopowałam, także też już to zahamuję, bo trzeba jechać. Trzeba się szykować i jechać do Warszawy na badanie.
kwalifikuję się. Tutaj są, oto, uwaga, moje soczewki nowe, już chyba wszystko umiem, jeśli chodzi o pielęgnację, ale to wiecie, w prawdziwym życiu się dopiero okaże, ale pani mnie przeszkoliła, czuję się bardzo zaopiekowana. Ja pozdrawiam panią doktor, bardzo miła i dała mi się nagrywać, zdjęciować. Jestem krótkowidzem, który już zna świat noszenia soczewek i okularów korekcyjnych, ale tym razem... Pierwszy raz będę nosić soczewki twarde. Zawsze miałam miękkie, jednodniowe albo dwutygodniowe, miesięczne kiedyś też. Ostatnio częściej chodziłam w okularach, a w ogóle okazało się, że mam okulary w jednym szkiełku za mocne o połówkę dioptrii. Nie wiem, jak to się stało, ale tutaj super ekstra sprzęt, przepraszam. Super ekstra sprzęt pokazał, że jednak mam minus 3, a nie minus 3,75, bo okulary mam minus 3,5, miałam takie nosić trochę słabsze, a się okazuje, że i tak mam za mocno. Że nosi jadę za mocno. Teraz szybka kawka w maku. Idziemy do auta. Nasze zapasy kawy już w samochodzie są na wyczerpaniu, więc musieliśmy się wspomóc. Całkiem sporo jeszcze kawa wyjechała. I idziemy na drugie śniadanko do samochodu. Nabieramy mocy z drugą kawą, bo przed nami jeszcze trochę wyzwań dzisiaj, głównie przed Rafałem. A ja tak jeszcze myślę o badaniu i cały czas czuję ekscytację, to na pewno. I większość moich obaw zostało rozwianych, ale jednak nadal po prostu wiem, że jest to coś nowego dla oka i jestem ciekawa, jak mój wzrok na to zareaguje. Ale też się ciekawej rzeczy dowiedziałam o tym właśnie, że tutaj mi jednak wykazało mniejszą wadę niż mam moc z okularów i dobieram soczewek, bo często, tak przy wywiadzie zgłosiłam to, że często za prawym okiem czuję ucisk. I ja już, jak przy okazji gdzieś byłam u chirurga, to konsultowałam, bo mam takiego kostniaka z tyłu głowy, czy to może być przez to, czy coś tam. Tam nie chciał pokierować do neurologa, a tu się okazuje, że prawdopodobnie przez to, że właśnie miałam za mocną... Za mocne okulary. Za mocne okulary na prawe oko i prawdopodobnie przez to. I ja cały czas je mam za mocne i ja będę musiała je później wymienić, ale w sumie to prawdopodobnie już nie będę potrzebować okularów i ja w ogóle już teraz nie wiem. Moje życie się zmieniło właśnie. Za rok albo dwa lata ewentualnie. Znaczy na tych konkretnych soczewkach. No tak. Zaparkowaliśmy sobie na parkingu Galerii Wiatraczna i właśnie patrzę, że dosłownie minutę temu nam minęły 2 godziny, które były bezpłatne parkowania. Musimy jeszcze raz wysiąść i lecieć do kasy. Oddaliliśmy się teraz od Warszawy, jesteśmy w miejscowości Konstancin Jeziorna. W życiu byśmy tu nie trafili, ale mieliśmy fajny pretekst. Ponieważ mamy pretekst taki, że za chwilę gram w filmie. Tak jest, Rafał ma tutaj plan filmowy, więc przy okazji pospacerujemy trochę. Jesteśmy w bardzo ładnym parku teraz, przy kościółku. Też. Zaraz się ukaże z drzew. Z tej perspektywy akurat średnio widać, ale tam jest wieża dosyć wysoka. No i skoro jest to Konstancin Jeziorna, no to szukamy pierwszego jeziora. No podoba mi się ten kościół. No, z tej perspektywy ładnie widać. A tu już zaraz. Gdzieś jest jeziorko, bo... O, na łyku pływają, ale czad. Idę tam, Rafał. Ja w tym czasie już mam co robić na tam gościu. Na te rampy właśnie skakuję, ale czadio. Za chwilę opuszczamy to piękne miasteczko, ale po prostu to drzewo. Bardzo ładnie pachnie. Zobaczcie, z bliska i uwaga. Nosa. Koło nosa. Jakie jest ogromne i przepiękne. Taki mały rafciu przy takim wielkim drzewie. Jak pachnie. Nawet przez maseczkę czuję. Tylko nie wciągaj tego, cały nosa. Nie, ma maseczkę, ratuje mnie przed tym właśnie. Jest drzewo ładne i tam taki duży komin. Wielki komin i dużo gołębi, bardzo dużo takich białych, tak czysto białych, świeżo wypranych chyba gołębi. Miasto białych gołębi.
GPS kierował nas w prawo, ale wiem, że tam jest jakieś jeziorko, a tam nie było chodniczka. I jeziorko, chodniczka, uliczką pojedziemy. Taka trasa widokowa będzie. Tak, no to liczymy. Natomiast nie wiem, gdzie my jedziemy. Ale GPS sobie poradzi. Okej, bo my tu jedziemy. I tu jest jeziorko. To jest to knieje, to jest to jeziorko. Nic tu nie widzę, to jakieś bagno jest. Nie, no tam jest za tym, tylko że niżej chyba. No, chyba nie. Tak myślę, jest jakaś dróżka. Bagniszka. Ach. Myślałem, że coś widać tam chociaż. No dobra, jedziemy. Ale no. Teren ładny, przyjemny. Tak, w ogóle bardzo zadbane to miasto jest, tak mi się wydaje, w tych miejscach, w których byliśmy. Zadbane? No. Ja takie, mam wrażenie, takie... że bardziej takie historyczne, a trochę mniej zadbane. Ale takie te roślinki bardzo takie no, miódkie i w ogóle tak ładnie zielono i przyjemnie. I zabytki. Tak. No i niestety tyle ze zwiedzania Konstancina, bo wracamy do Warszawy, bo sobie jeszcze wymyśliliśmy spacer po Starym Mieście, bo mamy jeszcze czas. Jest jakieś jezioro! Jest to jezioro. Korzystając z okazji, to głupio by było nawet nie pojechać, jak już prawda? Jesteśmy. A jeszcze mamy chwilę, bo myśleliśmy, że później skończymy, także... Tak, także sposób. Czy właśnie wyskakuje przy drodze, żeby wspiąć się tutaj i zobaczyć, czy widać jeziorko. Idziesz! Uuu, super! O Jezu, teraz się tu kopię w trawniczek. Jest szansa, że będzie coś widać. Widać drzewa. Jest! Widzę wodę! Widzę morze! No dobra, ale jest pięknie! Zobacz. Coś tu jest jakaś też. Jest mnóstwo rowerzystów i biegaczy i narciarzy. Rolkarzy. I motoru. Boże, jak pięknie. Bardzo przyjemnie. I teraz faktycznie Rafał mi podpowiedział, że warto rozważyć, że to może być Wisła. I to chyba jest Wisła. Może to być. Równie dobrze może być to jakakolwiek inna woda. Jest to na pewno woda. Nie, no jest, ej, płynie, no jest Wisła, jest to Wisła. Ależ pięknie. Warto było się zatrzymać na chwileczkę. I wracamy. Myślałam, że Rafał właśnie zamknął samochód, żeby nie wsiadła. O, teraz może być ładnie, czekajcie, czekajcie. Jest, rzeczka. Boże, jak pięknie, kociu. Ładnie? Bardzo ładnie tu jest. Ale fajnie. Tak to byśmy tu w ogóle nie wiedzieli, że takie ładne to są tu wody na przykład. No. Naprawdę, przy Konstancinie jeziorne. Przepiękne tereny, naprawdę. Powiem wam, że trasa kosmiczna, taki ruch, naprawdę godziny szalone, żeby masakra się przebijać przez centrum. Muszę przyznać, że jazda po Warszawie jest hardkorowym doznaniem. Gratulacje, jesteś mistrzem. Udało się zaparkować jeszcze w Starym Mieście, także idealna lokalizacja, żeby zacząć spacer. Jednak robię w tył zwrot, bo już pod wieczór robi się chłodno, a mi się przypomniało, że wzięłam sobie dres, także zaraz... Ten dres się zamieni w taki polski dres. Jest i dresiara na Barbakanie. Ostatnio byliśmy tutaj zimą, to nie dało się tak spokojnie rozglądać. Ale nie? Tak fajnie, że szybko, można szybko tak spacerować, jest ciepło. No właśnie, teraz nie tak ma, jest przyjemnie. Wystarczyło skręcić w jedną z uliczek, w które raczej nie wchodziliśmy. Zwykle kierowaliśmy się w stronę zamku, żeby ale... Żeby zobaczyć, drodzy Państwo, posąg gołego gościa. Tak jest, takie widoki. A za tym panem... aż boję się przejść z przodu. Przepiękny widok. O, ojej, zasłonię, dzień dobry. Co? Jaki dzień dobry? Dobra. Oczywiście chodziło mi o Wisłę. Przepiękna panorama. Ja nie miałam pojęcia, że w ogóle tutaj tak blisko jest takie miejsce, gdzie można sobie podejść i taki widoczek zobaczyć. Zaraz przy Starym Mieście. Przysięgam. Warto czasami skręcić się jakąś uliczkę. O ja, krótki miłości. I ptaszki śpierkają z miłości. Stadion! Tak. Pokazuję go dobrze tam. No fajnie. Oja, oja. Ale widoczek. A wyszliśmy tutaj z tej niepozornej uliczki. Z której? Jak ty pokazujesz na budynek? Nie, tam jest to przejście. Jest budynek. O, tu jest ta uliczka fajna.
trochę chłodniej, ale jest ogólnie środowy wieczór, więc nie za wiele osób na rynku, chociaż może teraz tak w tych okolicznościach tak bywać pewnie. Nie trzeba się przeciskać, jest fajnie. Tak, jest, i tak mamy taki luzik, no i dzisiaj już nic nie musimy, także sobie po prostu chodzimy i to jest nasze ulubione, nasz ulubiony sposób zwiedzania, czyli po prostu takie plątanie się. Każdy chyba lubi mieć wszystko pozałatwione i w końcu czas dla siebie. I podkład ładny muzyczny na koniec tygodnia wypuścili. Naprawdę spoko. Fajnie. Ja jestem z nas dumny dzisiaj. Oj tak, jest z ciebie turbo dumna jestem, bo tyle wyzwań miałeś. O, ja tam tylko siedziałam. Mój wzrok się spisał. Nawet się poprawił. Nie, fajny dzień, szalony. No i przepiękne okoliczności, naprawdę. Bardzo ładnie, jeszcze w takim słonecznym dniu w ogóle. Przepięknie prezentuję. Pan tu nie zdał. Pan tu nie zna tego pomnika. Tutaj chyba nie było, bo były jarmarki świąteczne. To przecież tutaj było wszystko zestawione. Jan Zachwatowicz. Architekt odbudowanej Warszawy. No pięknie panu poszło. No on tu nie stał. A tutaj mnóstwo motocykli. My czekamy, aż nasz wróci z naprawy i też będziemy śmigać, bo się pogoda robi piękna. Zaopatrzyliśmy się w kawkę i ruszamy właśnie krakowskim przedmieściem dalej sobie spacerować. Jest naprawdę bosko! Parku. I mamy takie oto, może nie widoki, bo będziemy siedzieć tyłem, ale otoczenie aż nie ma ostrości. Przeszliśmy znów przez ogród Saski, tutaj jest pomnik nieznanego żołnierza, a tam wyświetla się mapping, chyba związany z niedługimi obchodami świąt majowych, ale jeszcze tematyki nie poznaliśmy. Uwaga, dotarliśmy już przy naszym samochodzie, właśnie stoimy i mamy w górę, ile? Niewyraźnie, 15 780 kroków. A jeszcze dużo staliśmy. No właśnie, jest nasza bryka. Cudowne są takie wycieczki samochodem, my doceniamy. Samochód już mamy ponad rok, ale pamiętamy wszystkie tułaczki pociągowe. No i to jest taka niezależność jednak właśnie, jak ją bywa, szczególnie w tych szalonych czasach teraz. Było cudownie, a przed nami jeszcze droga do domku. Ja czekam, aż motorek jeszcze wróci. A on jest w ogóle szalony. Będziemy śmigać. Bo Rafał znowu już za kierownicę, ja już się tu oferowałam. A ten się na razie nie chce zmienić. Na razie jeszcze dam radę. Dzisiaj naprawdę... Co to było? Nie, co to było? Co to było? Mój rękaw? Nie wiem. Co tu się stało? Dam to do tyłu, nie? Ty, wyprułem się trochę ręka. Naprawdę? Mam za duże bicepsy. No tak to jest, jak pakujesz non stop jedzenie do buzi. Akurat tą ręką. Niam, niam, niam. Drodzy Państwo, uzupełniliśmy bak i teraz następuje, słuchajcie, zmiana kierowcy, Adziocha, ten kierowca bombowca wsiadł za stery. Muszę trochę pośmigać, bo dwa pierwsze dni w soczewkach będą takie, że nie mogę prowadzić samochodu, no, że dopiero oko się będzie przyzwyczajać i w okularach też tak nie będę dobrze widzieć jak teraz i tak o. Także dzisiaj jeszcze się tu zrealizują.
jedziemy do domku. I udało się wrócić jeszcze tego samego dnia. Chwilę przed północą meldujemy się w domku. Szybko dzisiaj, nie? Ja już ruszam spod prysznica i wskakuję właśnie na matę. Myślę, że też się położę, bo jednak dzisiaj dużo wrażeń i też dużo siedzieliśmy w sumie za kierownicą i mam spięty kark, także idealnie zaraz się tu będę nadziewać, nakłuwać. Wyobraźcie sobie, że zasnęłam leżąc gołymi plecami na macie, więc teraz czuję po prostu jakbym je zjarała na słońcu, no ale bardzo jestem zrelaksowana, tak czy siak kładziemy się, Rafał też już przysnął, troszkę miał wygodniej, więc teraz kładę się koło niego w łóżeczku, no i zakładam po raz pierwszy soczewki na noc. A więc dziękuję za oglądanie tego vloga, zapraszam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.